Suma wszystkich wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego jest równa minus 13 i 1 druga. Iloczyn trzech początkowych wyrazów tego ciągu wynosi 216 oblicz sumę pięciu początkowych wyrazów tego ciągu. Z treści zadania wiemy, że istnieje suma nieskończonego ciągu geometrycznego i wynosi ona minus 13 i 1 druga, więc zapiszmy, że S to jest minus 13 druga. Wiemy też, że iloczyn trzech początkowych wyrazów tego ciągu wynosi 216, czyli pierwszy wyraz razy drugi razy trzeci daje nam razem 216. Mamy obliczyć sumę pięciu początkowych wyrazów. Skoro istnieje suma nieskończonego ciągu geometrycznego, to oznacza to, że szereg geometryczny utworzony z wyrazów tego ciągu jest, jest zbieżne. Stąd też sumy tego szeregu możemy obliczyć ze wzoru A1 przez 1 minus Q. Podstawmy do naszego układu pod S A1 przez 1 minus Q. Zamieńmy ułamek na ułamek niewłaściwy, czyli dostaniemy minus 27 drugich. Natomiast y, pierwszy, drugi i trzeci wyraz, skoro jest to, y, są to wyrazy ciągu geometrycznego, geometrycznego, możemy zapisać za pomocą wzoru. Wzór na n wyraz ciągu geometrycznego to jest A1 razy Q do potęgi n minus 1. Czyli pierwszy wyraz to po prostu będzie pierwszy wyraz, czyli A1. Drugi wyraz możemy zapisać jako A1 razy Q. Do potęgi 2 minus 1, czyli do potęgi pierwszej. I trzeci wyraz to jest A1 razy Q do potęgi 3 minus 1, czyli do potęgi drugiej. I to wynosi 216. Uprośćmy drugie równanie. Dostaniemy A1 razy A1 razy A1 daje nam A1 do potęgi trzeciej. I Q razy Q do drugiej to jest Q do potęgi trzeciej, co nam razem daje. 216, ponieważ oba wyrażenia są podniesione do tej samej potęgi, możemy to zapisać jako A1 razy Q do wspólnej potęgi trzeciej, to nam daje 216. Aby pozbyć się potęgi trzeciej, spierwiastkujmy to obustronnie pierwiastkiem trzeciego stopnia, czyli po lewej stronie dostaniemy A1 razy Q, a po prawej pierwiastek z 216 trzeciego stopnia to będzie 6. Proponuję, aby stąd wyznaczyć wzór na A1, czyli A1. Wystarczy tu obustronnie podzielić przez Q, czyli A1 to będzie 6 przez Q. W ten sposób otrzymane wyrażenie na A1 możemy podstawić do równania pierwszego. Dostaniemy więc w liczniku mamy 6 przez Q. W mianowniku zostanie 1 minus Q, a po prawej stronie mamy minus 27 drugich. Proponuję, aby podbyć się tego mianownika, czyli obu stronie pomnóżmy przez wyrażenie 1 minus Q, czyli po lewej zostanie nam 6 przez Q, a po prawej będzie minus 27 drugich razy 1 minus Q. Sugeruję, aby pozbyć się mianowników, czyli tu, żeby pozbyć się mianownika, będziemy mnożyć przez Q, a tutaj będziemy mnożyć przez 2, czyli jednocześnie pomnóżmy przez 2Q. Po lewej stronie Q się skrócą i 2 razy 6 to będzie 12. Po prawej stronie dwójki się skrócą, czyli zostaje nam minus 27Q razy nasz nawias. Opuśćmy ten nawias. Dostaniemy Minus 27Q, minus razy minus da plus, 27Q kwadrat. Ponieważ otrzymaliśmy równanie kwadratowe, wszystkie elementy musimy przenieść na jedną stronę równania. Proponuję, aby zostać po prawej stronie, czyli dwunastkę przeniesiemy na lewo. Stąd dostaniemy 0, równa się. Poukładajmy od razu wyrazy od najwyższej potęgi, czyli najpierw będzie 27Q kwadrat, Później mamy minus 27Q i na końcu będzie minus 12. Obliczmy deltę ze wzoru b kwadrat minus 4ac. Nasze b wynosi minus 27. Nasze a to jest 27 i c to jest minus 12. Dostaniemy delta, to jest 729, minus razy minus da nam plus, i tu po wymnożeniu dostaniemy 1296. Po dodaniu mamy 2025, i po spierwiastkowaniu dostajemy 45. Ponieważ delta jest dodatnia, mamy dwa rozwiązania. Naszą zmienną było q, czyli dostajemy q1, które obliczymy ze wzoru minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Nasze b wynosiło minus 27, czyli minus b to będzie 27. Minus pierwiastek z delty, czyli minus 45 przez 2a. Czyli 2 razy 27, czyli 54. W liczniku mamy minus 18, w mianowniku 54. Po skróceniu dostaniemy Q1 równe minus 1 trzecia. Policzmy jeszcze Q2. To będzie minus b, czyli 27 plus pierwiastek z delty, delty, czyli 45 przez 2a, czyli 54, co nam daje 72/54, a po skróceniu 4/3. Teraz wystarczy już tylko policzyć pierwszy wyraz, czyli przepiszmy, że q1 wynosiło minus 1 3, czyli a1 Powinno być a1,1, ale zostawmy już to w takiej postaci. To jest 6 przez minus 1 trzecią, czyli 6 razy minus 3 pierwsze, co nam daje minus 18. A w drugim rozwiązaniu mamy Q2, to jest 4 trzecie. I pierwszy wyraz to będzie 6 przez 4 trzecie. Co nam daje 6 razy 3 czwarte. Możemy szóstkę jeszcze skrócić z czwórką i dostaniemy 9 czwartych. Mamy obliczyć sumę pięciu początkowych wyrazów tego ciągu, więc zapiszmy jeszcze wzór na sumę początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, czyli mamy a1 w liczniku 1 minus q do potęgi n tej, a w mianowniku 1 minus q. Więc jeśli mamy policzyć sumę 5 początkowych wyrazów, to pod n po prostu wstawimy 5. I tak, w pierwszym przypadku dostaniemy S5, to będzie A1, czyli u nas minus 18 razy 1 minus Q, czyli minus 1 trzecia do potęgi 5 przez 1 minus minus 1 trzecia, czyli plus 1 trzecia. Pamiętajmy o kolejności działań, czyli S5 to będzie minus 18. W liczniku mamy 1, minus. I tu będziemy mieli minus do potęgi 5 zostaje. 1 do potęgi 5 to jest 1, a 3 do potęgi 5 to jest 243. W mianowniku dostaniemy 1 i 1 trzecia, czyli 4 trzecie. Dostaniemy więc minus 18. Tu mamy dzielenie przez 4 trzecie, czyli możemy to zamienić jako mnożenie przez 3 czwarte. I tu minus razy minus daje plus, czyli mamy 1 i 1 y, 243, czyli po dodaniu dostaniemy 244 243. Teraz możemy poskracać liczniki z mianownikami i dostaniemy wynik będzie ujemny 121 dziewiątych. Możemy jeszcze wyciągnąć całości, czyli suma pięciu początkowych wyrazów naszego ciągu to jest minus 13 i 4 dziewiąte. Obliczmy jeszcze sumę. Pięciu początkowych wyrazów naszego ciągu w drugim wypadku, czyli mamy S5, to będzie A1, czyli 4 trzecie. Razy w liczniku 1 minus, o, przepraszam, nie 4 trzecie, tylko nasze A1 wynosiło 9 czwartych, natomiast Q wynosiło 4 trzecie. Zostrzegłam, że nie ma potrzeby obliczania pięciu początkowych wyrazów tego ciągu w przypadku drugim. Dlaczego? Z treści zadania wnioskujemy, iż istnieje suma nieskończonego ciągu geometrycznego. W takim wypadku szereg geometryczny utworzony z wyrazów tego ciągu musi być zbieżny, a skoro jest zbieżny, to Q musi należeć do przedziału od minus 1 do 1. Ponieważ Q równe 4 trzecie jest większe od jedynki, to nie jest to szereg zbieżny. Stąd też jest to wynik sprzeczny. Mamy więc tylko jedno rozwiązanie tego zadania.